Prezydenta na Ukrainie jest kolejną z serii podróży, podczas których radziecki przywódca bezpośrednio zapoznaje się z przebiegiem procesów przebudowy w różnych regionach kraju. Raz spotkał się z naukowcami miejscowych placówek badawczych. Rozmawiano przede wszystkim na temat przezwyciężania przeszkód we wdrażaniu nowych technologii i wynalazków. Gościowi zaprezentowano nowy, największy obecnie na świecie szerokokadłubowy samolot transportowy AN-225. Na ulicach Kijowa Michał Gorbaczow rozmawiał z mieszkańcami stolicy Ukrainy o doświadczeniach praktyki pierestrojki. W kolejnym dniu podróży po Ukrainie Michał Gorbaczow udał się do elektrowni atomowej w Czernobylu. Po głośnej, tragicznej w skutkach awarii przed 3 laty w Czernobylu przeprowadzono wiele skomplikowanych prac, głównie jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy obiektu i kontrolę reaktora 4. uszkodzonego bloku. Nadal prowadzona jest dezaktywacja miast Czernobyl i Prypeć oraz pobliskich miejscowości. Wybudowano od podstaw osiedle energetyków Sławutycz, gdzie mieszka obecnie 10 tysięcy osób. Wieczorem sekretarz generalny KCK PZR spotykał się z przedstawicielami załóg pracowniczych Kijowa i obwodu kijowskiego. W Tokio odbywają się w tych dniach liczne spotkania polityków i mężów stanu, którzy przybyli tu na jutrzejszy pogrzeb cesarza Showa. Premier Japonii Noboru Takeshita spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem, z którym rozmawiał m.in. na temat stosunków wschód-zachód i sytuacji w Azji. Poprzedniego dnia odbyły się spotkania przywódców japońskich z szefem delegacji radzieckiej, wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Anatolijem Łukianowem. George Bush przeprowadził rozmowę z prezydentem Francji François Mitterrandem. Obaj przywódcy poświęcili wiele uwagi m.in. znaczeniu radzieckiej pierestrojki dla rozwoju stosunków wschód-zachód. George Bush spotkał się również z prezydentem Egiptu Hosni Mubarakiem i z królem Jordanii Husseinem. Organizacja Wyzwolenia Palestyny gotowa jest do podjęcia bezpośrednich rozmów z Izraelem potajemnie, otwarcie lub w każdy inny sposób. To fragment oświadczenia Abu Jada, postaci numer 2 w OWP. Kasety wideo z tym nagraniem pokazano uczestnikom międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu zorganizowanej w Jerozolimie. Na całym świecie deklaracja Abu Jada wywołała sensację prócz Izraela. Na zachodnim brzegu Jordanu wojska izraelskie zaostrzyły represje. W wyniku starć z palestyńską ludnością w ciągu ostatniej doby rannych zostało 9 Arabów, w tym 2 dzieci. Margaret Thatcher we Frankfurcie nad Menem. Jej spotkanie z kanclerzem Kohlem poświęcone jest stosunkom wschód-zachód, postępom w rozbrojeniu oraz problemom zachodnioeuropejskiej integracji. Eksplozja w koszarach 2. Pułku Spadochroniarzy w Turnhill w Wielkiej Brytanii. Bomby podłożyła Irlandzka Armia Republikańska. Nikt nie zginął. Duży sukces włoskiej policji w walce z przemytem narkotyków. Z Morza Jońskiego wydobyto 76 plastikowych pojemników haszyszu wartości prawie 15 milionów dolarów. 2 Francuzów aresztowano. Pod Mediolanem w gęstej mgle gigantyczny karambol. 3 osoby zginęły, 80 pojazdów uszkodzonych. Kilka z nich spaliło się doszczętnie. Autor książki Szatańskie wersety, Salman Rushdie, wciąż pozostaje w ukryciu. Przypomnijmy, iż ciąży na nim wyrok śmierci wydany przez Ajatollaha Chomeiniego za obrazę islamu. Zagniewany imam dodał dziś, że dyplomatyczne i gospodarcze sankcje Zachodu nie skłonią muzułmanów do rezygnacji z zabójstwa Rushdiego. Zapowiedział kroki odwetowe. Zaś ekstremistyczna grupa libańskich muzułmanów, przetrzymująca 3 amerykańskich zakładników, zagroziła zemstą na wszystkich, którzy popierają autora Szatańskich wersetów. Irański apel o zamordowanie Rushdiego potępił prezydent Francji François Mitterrand. Posunięcia represyjne wobec Teheranu są też przedmiotem debaty zachodnio-niemieckiego parlamentu. Burza, jaką ortodoksi rozpętali wokół książki, sprawiła, iż cieszy się ona niebywałym powodzeniem na rynku zachodnim. W towarzyskim meczu w Pizie zmierzyły się 11 Włoch i Danii. Spotkanie było towarzyskie tylko z nazwy. Grę przerywano aż 44 razy z powodu nieczystych zagrań. Sędzia 4 razy pokazywał żółtą kartkę. W tej przepychance na boisku lepsi okazali się Włosi, wygrywając 1-0. Bramkę strzelił Giuseppe Bergomi w 62 minucie. Było to 4. w tym sezonie zwycięstwo gospodarzy przyszłorocznych Mistrzostw Świata w spotkaniach towarzyskich. Poprzednio Azzurri wygrali z Norwegią, Holandią i Szkocją. A to jedyna bramka tego spotkania. Wysokie wyniki to specjalność królewskiego klubu z Madrytu. W meczu 2. rundy Pucharu Hiszpanii Real pokonał na własnym boisku Sporting Gijón 5-2. Prezentujemy wszystkie bramki. Strzelili je Schuster, Sanchez 2, Losada i González. Warto podkreślić, że w ciągu 10 dni oba zespoły spotkały się 3 razy. W pierwszym meczu pucharowym zanotowano remis 5-5, a w spotkaniu ligowym wygrał Real 5-1. W sumie obydwa zespoły strzeliły 23 bramki, z czego aż 15 zdobyli piłkarze z Madrytu.